Dzień dobry moi drodzy, dzień piąty mojej wyprawy wzdłuż wybrzeża bałtyckiego ze Świnoujścia na Hel. Witam was w miejscowości Świeże. Tutaj będzie poniżej napis, jak się ta miejscowość nazywa. Plaża. Ale ja ruszam na póki co w głąb miejscowości znaleźć jakiś sklepik, ale też tędy wiedzie tak naprawdę szlak, czerwony szlak dzisiaj do przejścia 38 km i dotrę do końca czerwonego szlaku, a dalej będę już improwizował. Będę szedł albo czerwonym szlakiem rowerowym, albo wybrzeżem. Jeszcze nie wiem. Dzisiaj jest jakiś 142 km, a koniec szlaku jest na 173 czy 8 km. Więc dziś będę prawie przed półmetkiem mojej podróży. Po wczorajszych 50 km powiem wam, że czuję się świetnie. Może ciupękę, bolały mnie nogi, ciupękę rano, ale po przejściu 100 metrów już się czuję znowu rozruszany. Myślę, że po zimowym przejściu GSB moje nogi na cały czas mają jeszcze kondycję. To dobrze, bo w planach mam dużo więcej szlaków do zrobienia. Właśnie, bo nie powiedziałem wam, jest 9 rano, więc póki co jeszcze wszystko jest zamknięte. A na Hetim sobie kupił jakąś malutką kolkę. O, mini market. Idealnie. Taka ciekawostka, pensjonat i atrakcje, które albo standardy, jakie proponuje. Łóżko, chyba każdy pokój, jak chcesz wynająć, ma łóżko. Toaleta i prysznic. Restauracja, ok, to nie zawsze się zdarza. TV, parking i pole do siatkówki. I telewizja, naprawdę? Myślę, że dużo bardziej pożądane jest Wi-Fi. Każdy z nas ma telefon, laptopa i swój ulubiony serial na Netflixie. Więc o, spójrzcie, tutaj na przykład już Wi-Fi jest. Jest również huśtawka i własna plaża i rower do wynajęcia. I to rozumiem. Tak można spędzać wakacje, oglądając niech to szlak. Ale mnie zmęczyły te ustronie morskie. Nic nie nagrywałem, bo w sumie nie było co. Miasteczko jak miasteczko. Dużo hałasu. I stwierdziłem, że chyba odbijam z czerwonego teraz na plażę i chwilę pójdę plażą, bo potrzebuję chyba jakiegoś wyciszenia. We'll be right back.
niskie. Pewnie musiało wypaść przemytnikom. Na tej plaży to jest najwyższa pora, żeby troszkę wejść w głąb lądu i zjeść sobie obiad, bo jest godzina 14, a przeszedłem 20 km, więc chyba muszę się troszkę bardziej sprężyć. Nic nie nagrywałem, a właściwie nic nie mówiłem do kamery w trakcie wędrówki plażą, ponieważ zbyt mocno wiało i nic by chyba nie było słychać w tej kamerze. A po drugie, chyba wracam na czerwony szlak na jakiś czas. Troszkę od tego wiatru i szumu nie słyszę swoich myśli. Po raz kolejny termosik z jedzeniem. Tym razem mam makaron z groszku z jakimś pomidorowym sosem. Takie spaghetti. Serem parmezanem. Pyszne. Uwielbiam te makarony z ciecierzycy i z groszku. Zmieniam lokalizację, ponieważ muszę sobie wysuszyć buty, bo mi troszeczkę zmokły w trakcie wędrówki po plaży. I sobie trochę wytrzepię piach, bo chyba tam się dostał. Ważne jest to, żeby sobie właśnie, jak nam się dostanie piach do butów, żeby sobie otrzepać stopy, bo później ten piach może nam spowodować kontuzję, się otarcia. Później dużo bardziej komfortowo się będzie maszerować. Dobra, wracam do jedzenia. Szukałem gofra. Znowu nie znalazłem. Muszę zadowolić po raz kolejny czymś zastępczym, w tym przypadku pączek. Też dobrze, bo miałem ochotę. Niby słońce. Jest ciepło. Ale wieje. Jest jakieś 13 stopni. Znaczy w słońcu jest ciepło, ale jest od morza wiaterek. I żeby się nie wychłodzić, nie przeziębić, to stwierdziłem, że założę sobie kurtkę. Ale jeszcze muszę sobie na chwileczkę usiąść, bo muszę tam trochę pracy zrobić. Dobra, był obiad, był deser. To teraz jeszcze muszę popracować i napisać relację z wczoraj. Ja już nie miałem siły. Padłem. O Jezu, gofry! Dzień dobry. Dzień dobry. Czy są gofry? Dzień dobry. Tak jak tam na zdjęciu, czy... Tak, z tym, że nie ma tych bąbelkowych, tylko te zwykłe. Zwykłe, czyli jakąś tam pitą śmietaną i z czymś tam. To ja wezmę może loda. Okay. Właśnie dostałem wiadomość od jednego z moich obserwatorów na Instagramie po tym, jak umieściłem relację rano, że dzisiaj dochodzę do Łaz, gdzie kończy się czerwony szlak. Okazało się, że on tam się nie kończy. On się tam kończy na mapie turystycznej, która widocznie jest niekompletna, a on się kończy w Żarach, czyli jeszcze kilkadziesiąt kilometrów dalej. I stąd wniosek albo lekcja, że chyba powinienem się już w końcu przestawić na mapy CZ, bo są dużo bardziej dokładniejsze. Z tego wynika. Co tam? Raz kozie śmierć.
opuszczam miejscowość Chłopy, która dzisiaj w tym świetle, przy tej takiej ciszy na ulicach, przypomina mi troszeczkę hiszpańskie miejscowości nadmorskie, takie właśnie miejscowości nieturystyczne, a takie bardziej tradycyjne, gdzie mieszkańcy żyją z rybołówstwa. Opuściłem tamtą miejscowość i jest teraz cisza, ptaki śpiewają. Po całym dniu też maszerowania wzdłuż plaży, gdzie cały czas huczał wiatr w głowie. No teraz, teraz można docenić tą ciszę, która tutaj panuje. I powiem szczerze, że nawet jest mi ciężko coś mówić do kamery, żeby nie zakłócać tej ciszy. Szukałem go wszędzie, ale go nie znalazłem, nawet w trawie. A rozumiem, że skoro jest tutaj gdzieś, no to powinien leżeć, być zaznaczony. A nic z tych rzeczy. Coś czuję, że to jest po prostu pic na wodę dla turystów. Mielenko, czyli młodszy brat Mielna. Zapowiedź taka, co nas czeka. Całe szczęście w Mielnie teraz jest cisza i spokój, podejrzewam. Nie ma tam słynnych dyskotek i imprez. Póki co idzie się ścieżką rowerową. Słońce mam w plecy. Łydki, nie wiem czy widać, pięknie opalone, trochę nuda. Zupełnie inaczej się wędrowało te szlaki górskie, gdzie właściwie każde podejście było ciekawe, każde zejście można było rejestrować, a teraz po prostu się, a może to było po prostu nowe dla mnie wtedy, a teraz jest tak, że po prostu, no nie będę wam kręcił co 5 minut, jak idę asfaltową ścieżką rowerową. Powiem szczerze, że to jest niezłe wyzwanie dla mnie, żeby pokazać ten film w jakiś ciekawy sposób. Nie ma burzy. Z niczym nie muszę walczyć, uciekać, wspinać się. Po prostu idę. Na pewno ważne jest to, żeby się umieć jakby poddać drodze. No i jak zawsze powtarzałem, akceptować to, co na szlaku nas spotyka, bo szlak wie najlepiej, co dla nas jest dobre. Może tym razem ta wędrówka miała być taka właśnie spokojna, to żeby miała więcej czasu na pobycie samemu ze sobą. Kto wie. Na końcu drogi może się dowiem. Mielno mnie rozczarowało. Znaczy być może idę obrzeżem Mielna, ale jest póki co chyba najbrzydszym miejscem, w jakim, przez jakie przechodziłem. Bardzo proszę, Mielno. Pocztówka z Mielna. Ale za to mam dobrą wiadomość, bo jutro jest ważny dzień, ponieważ jutro moja dziewczyna ma urodziny. Dzisiaj miałem dodatkową misję zdobyć gadżety urodzinowe, by zrobić jej jutro przyjęcie niespodziankę z samego rana, zanim wyruszę. Więc musiałem jeszcze pobiegać po jakichś sklepach i poszukać potrzebnych do tego rekwizytów. Udało się, więc teraz mogę, mam prezent, mam ciasto urodzinowe, świeczki, atrakcje dodatkowe w postaci baniek mydlanych. I teraz mogę już na spokojnie kierować się na Łazy, gdzie dzisiaj zakończę swoją wędrówkę. No i coś czuję, że będę musiał chyba sobie posmarować ostro łydki, bo sobie je trochę spiekłem. No ale w końcu jestem na wakacjach nad morzem, więc bez opalenizny
nie mógłbym się pokazać w domu. Dobra. Ścigam się z koparką. Nie, jest jeszcze przede mnie. Szybciej! Ale będę szybszy. Chyba podbiegnę. Po prostu pięknie, kurczę. Po mistrzowsku sobie dokładam kilometrów do trasy. Tak właśnie nie wiem, gdzie te kurcze morze. 3 godziny mam do łaz. Jak przybliżę. No bo chyba na 19 będę najwcześniej. Po prostu oznakowania tego szlaku są zajebiste. No nic, lecę. Muszę teraz biec. Dobrze, skoro wróciłem już do Mielna i jestem na głównym jego deptaku, to rzućmy okiem na plażę. Zasłużyliście sobie na to. A ja i tak jestem już w plecy z czasem, więc te parę kilometrów tą czy w tamtą jakby zupełnie nie robi. Dobra, chyba dam szansę dla Mielna i pójdę wzdłuż wybrzeża, tam jest dalej ujście rzeki, więc tam odbiję sobie na ścieżkę, na czerwony szlak i już do łaz pójdę asfaltem. Muszę założyć swoją kurtkę i wyciągnę kijki. Lepiej mi się szło po plaży. Miejski nurt w tym miejscu uchodzi do morza i trzeba wrócić na czerwony szlak, by tam przejść kładką, później mostkiem na drugi brzeg. Już mam prawie 40 km zrobionych chyba w 10 godzin. Średni czas mojego marszu to 5 km na godzinę. Gdzie jest zdecydowanie spokojniejszy dzień. Jeszcze zostało mi jakieś 2 km. I na dzisiaj koniec. Jest śluza, na którą możemy przejść, ale my pójdziemy tam do mostku, a nie wiem zresztą. Się docieram do łaz. Jest to 11 godzina mojej wędrówki. 44,5 km, a to nie jest jeszcze koniec. Jezu, chyba ma jakieś świnki tu są. Zobaczcie! Trzy duże dziki i stado małych świnek, które warcholiły tam w krzaczkę. No,
to trzeba będzie dzisiaj uważać z noclegiem na dziko, żeby nie natknąć się na tą rodzinkę, bo może być dosyć ostro, ale było ogromne. Pierwszy raz widziałem dziki z takiego bliska. No dzisiaj troszeczkę wolniej, ale też więcej kręciłem filmu, więc myślę, że z korzyścią dla was i dla mnie również. Będę miał więcej co wspominać i montować. Czyli też jakoś nie miałem weny, żeby mówić do was. Troszeczkę przez ten wiatr na plaży, który mam wrażenie by zagłuszał i tak wszystko co mówię. A potem tak czasem może jest, że trzeba chwilę pomilczeć. Mam nadzieję, że przynajmniej obrazy to zrekompensują wam. O wiem, może w kolejnym odcinku opowiem wam troszeczkę o elementach mojego ekwipunku, na który się zdecydowałem zabrać ze sobą na tą podróż. Dlaczego ten? Jak się sprawuje? Może za wcześnie, żeby o tym jeszcze mówić, czy to jest dobry ekwipunek, ale może napomknę wam przynajmniej o tym, co mam ze sobą. Dobrze, moi drodzy, oficjalnie widzę już mojego kampera, więc kończę na dzisiaj relację. 11 godzin 20 minut, 45,5 km w nogach, jakieś 35 trasy. A tutaj jak co dziennie wita mnie baryłka. Baryłka, uśmiech. Siad. Nie raczyła, a jeszcze raz przyszła. Dobra, na razie. Niech to szlak i do zobaczenia w kolejnym odcinku.